sobie kilka tygodni temu tramwajem i siedzi obok mnie dziewczyna. Widać, że uczy się w liceum albo chodzi do gimnazjum. W każdym razie ma otwarty zeszyt, a w zeszycie ma wypisane słówka z języka angielskiego. Takie, wiesz, proste, typu river, rzeka, mountain, góra, sea, morze. Nic jakiegoś tam super trudnego, po prostu takie podstawowe słowa. No więc wpatruję się w te słówka, no i mija, słuchaj, 10 minut, 20 minut, pół godziny, bo jechałam bardzo długo. I w pewnym momencie już, wiesz, nie wytrzymałam, łapię się za głowę i mówię, Jezu, ile można czasu spędzać nad 5 słówkami? I wtedy przypomniałam sobie, jak ja w liceum robiłam dokładnie to samo. Siedziałam nad listą słówek, miałam wypisane słówko i znaczenie i wałkowałam non-stop te słówka, powtarzając to słówko, powtarzając znaczenie. Czasem super ekstra technika, przepisywanie słówek na drugą stronę zeszytu, tak? Na drugą kartkę. I to wszystko i spędzałam na tym mnóstwo czasu. Podczas gdy można inaczej. Widzisz, profesor Paul Nation z Uniwersytetu Victoria Wellington w Nowej Zelandii przeprowadził bardzo ciekawe badania, które miały na celu odkrycie, jakie strategie używają ludzie, którzy uczą się fantastycznie słówek, robią to szybko i skutecznie, a jakie strategie wykorzystują ludzie, którzy mają słabe wyniki, którzy dużo czasu poświęcają na naukę, którzy osiągają mimo to bardzo słabe wyniki w testach. Co tak naprawdę różni te dwie grupy? Więc on zebrał studentów, którzy przyjechali do Nowej Zelandii z różnych krańców świata po to, żeby tam studiować i uczyć się i którzy uczyli się języka angielskiego jako swojego drugiego języka. Więc podzielił tych uczniów i najpierw przetestował, jakie słownictwo już znają. Zrobili im też takie mini szkolenie, w którym pokazano tym studentom różne sposoby na zapamiętywanie słówek, na ich naukę, czyli na przykład, że można słówka uczyć się w kontekście, można dodawać jakieś rysunki, można wykorzystywać skojarzenia, można robić sobie jakieś fiszki, tak? Pokazano bardzo dużo różnych technik i podejść do tego, w jaki sposób można się bawić ze słówkami. I potem uczniowie każdego tygodnia mieli do opanowania 40 słówek i pod koniec tygodnia badacze robili im test i sprawdzano, jak dobrze ci uczniowie opanowali te słówka. I jak można się było domyślać, część z nich świetnie sobie radziła i poświęcała bardzo krótki czas na to, żeby uczyć się tych słówek, czyli mniej więcej do 4 godzin tygodniowo, a inni siedzieli i tak naprawdę ten czas się wydłużał, czyli poświęcali 8-9 godzin tygodniowo na opanowanie tych słówek. Słówka ci uczniowie dobierali sobie indywidualnie, czyli wybierali z książek, z podręczników dowolne 40 słówek, które mieli opanować w danym tygodniu. Nie było żadnego przymusu i narzucania. Sami mogli decydować, czego się uczą. I co się okazało? Że była ogromna różnica pomiędzy tymi studentami, którzy osiągali świetne wyniki, poświęcali mało czasu, a tymi, którzy poświęcali ogromną ilość czasu i mieli słabe wyniki. Różnice między tymi dwoma grupami były ogromne. Przede wszystkim uczniowie, którzy osiągali świetne efekty, podeszli do zadania bardzo odpowiedzialnie. To znaczy przejęli odpowiedzialność za naukę i wzięli to, wiesz, na siebie, na swoją klatę. Sami sobie to organizowali, sami testowali różne metody. Nie pytali, nie dopytywali lektorów, co i jak robić, tylko po prostu sprawdzali, testowali, bawili się tym i sprawdzali to w praktyce. Uczniowie, którzy osiągali słabe wyniki, tak naprawdę cały czas siedzieli na tych lektorach, dopytywali, a proszę pani, a jak to zrobić, a ja nie wiem, jak to zrobić, a może mi pani pokaże, tak? Czyli zamiast wziąć tak naprawdę to odpowiedzialność za naukę, to wymagali od lektorów i od nauczycieli, że to oni będą ich uczyć tych słówek.
i domagali się na przykład tego, żeby robić jakieś tam dodatkowe zajęcia z tych słówek, żeby lektor wypisywał przykłady i tak dalej. Czyli przerzucili w pewnym sensie odpowiedzialność za naukę na lektorów. Druga taka różnica pomiędzy tymi grupami była taka, że uczniowie słabsi wybrali słówka do nauki całkowicie przypadkowo. Czyli otworzyli jakiś tam podręcznik, stwierdzili, o dobra, to słówko, tego słówka nie znam, no dobra, to niech będzie. I bardzo często wybierali słówka, które były trudniejsze, które były takie z języka akademickiego, o wysokim poziomie abstrakcji. Słówka, które tak naprawdę na dłuższą metę nie do końca gdzieś tam były im potrzebne później w używaniu języka. Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki, podeszli do sprawy tak bardziej strategicznie. To znaczy wzięli te słówka, które wiedzieli, że przydadzą im się później w komunikacji, które będą używać w codziennych sytuacjach, w mowie, w piśmie. I jeśli mieli wątpliwości co do słów, to sprawdzali i odnosili się do listy 5000 najbardziej popularnych słów w języku angielskim i wtedy dobierali te słówka w oparciu też o tę listę. Trzecia rzecz. Uczniowie słabsi koncentrowali się na tym, żeby zapamiętać słowo, a potem zaliczyć je w tekście. Nie wracali do niego, nie robili żadnych powtórek, po prostu skupili się na tym, żeby zaliczać. Czyli dokładnie to samo, co dzieje się w szkole, że uczysz się po to, żeby zdać jakąś kartkówkę albo sprawdzian. Uczniowie najlepsi skupili się na tym, na użyteczności tych słów, na ich używaniu, czyli starali się przez ten cały tydzień nie tyle zapamiętać słowo, co jak najczęściej użyć go w rozmowie, w jakimś napisanym tekście, czyli od razu przychodzili do używania słowa, w związku z czym też pamiętali je lepiej. W trakcie też tego tygodnia wracali do słów, które uczyli się kilka dni temu, więc non-stop powtarzali te słowa, używali ich i dzięki temu ich pewność siebie w użyciu tych słów była naprawdę dużo, dużo wyższa niż uczniów, którzy po prostu tylko uczyli się po to, żeby zaliczyć. Czwarta rzecz, którą odkryli badacze, przyglądając się tym dwóm grupom, polegała na tym, że uczniowie słabsi nie zwracali uwagi na znaczenie słowa. Czyli wrzucali po prostu dane słówko do słownika, tam wyskakiwały jakieś tam tłumaczenia, często kilka różnych kontekstów użycia danego słowa, brali pierwsze z brzegu jako to dokładnie znaczenie, uczyli się tego znaczenia. I tyle, i zostawiali. Najlepsi uczniowie dużo bardziej zwracali uwagę na to, na kontekst, w którym dane słowo występuje, czyli często odnosili się do przykładów użycia tego słowa. Zwracali uwagę, że dane słowo w jednym kontekście może znaczyć to, a w drugim kontekście może już znaczyć coś innego. Byli wyczuleni na to, gdzie, w jakim kontekście mogą użyć danego słowa i koncentrowali się na tym podczas swojej nauki. Ostatnia różnica, którą zaobserwowali badacze, polega na tym, że uczniowie słabi, mimo że mieli wcześniej zajęcia, które pokazywały bardzo różne techniki podejścia do słówek, zazwyczaj wracali do takiego standardowego kucia słówko-znaczenie, słówko-znaczenie i nie korzystali z różnorodnych technik przedstawionych w tym programie. Tylko wracali do swojego nawyku i mieli takie podejście, że tamta metoda jakoś tam dla nich powiedzmy działała, więc teraz też wykorzystam tą metodę. I nie poświęcali czasu na to, żeby sprawdzić inne metody. Podczas gdy uczniowie najlepsi wykorzystywali bardzo różne metody zapamiętania słówek i ich używania w trakcie uczenia się. Czyli testowali właśnie mnemotechniki, testowali użycie w kontekście, w zdaniach, pytania, rysunki. Byli bardziej elastyczni w używaniu różnych technik. I dzięki temu też dużo lepiej potem te słowa pamiętali. Zobacz. Obie grupy miały dokładnie to samo zadanie, dokładnie te same zasoby. Mieli te wszystkie techniki, tak? Oni ich tego nauczyli. Mimo tego, że ta grupa, czyli słabsza grupa, poświęcała dużo więcej, dwa razy więcej czasu na naukę słówek niż grupa najlepsza, to i tak
ich wyniki były bardzo kiepskie, ich wyniki były słabe, poświęcali dużo czasu i było to nieefektywne. Przede wszystkim dlatego, że przerzucali swoją odpowiedzialność na innych, na nauczycieli. Bardzo często też na książki, na teksty. Zamiast wziąć to na siebie i zadecydować, że to ja się uczę słówek, ja się chcę nauczyć języka, to jest dla mnie ważne, więc zrobię wszystko, co jest w mojej mocy, żeby zrobić to skutecznie i żeby zrobić to w krótkim czasie. Ta odpowiedzialność, badacze podkreślali to wielokrotnie w podsumowaniu badań, że to nastawienie i odpowiedzialność była tym decydującym czynnikiem plus ilość użytych technik. Więc im masz większy repertuar technik zapamiętywania słówek, podejścia do nich, zabawy nim, im na różne sposoby się nimi bawisz, tym lepsze połączenia tworzysz w swojej pamięci i tym silniej będziesz zapamiętywać to słówko. Dużo łatwiej jest znać kilka różnych podejść i wybrać z nich te, które dla danego słowa pasują najlepiej, niż trzymać jakichś starych, standardowych metod, które są po prostu nieskuteczne i na które musiałbyś poświęcić maksymalnie ogromną ilość czasu. Więc dlatego też w kolejnym wideo pokażę Ci różne sposoby podejścia do słówek, różne techniki, z których będziesz mógł wybrać dla danego słowa, dla danego kontekstu, te, które będą działać najlepiej, te, które będą działać też najlepiej dla Ciebie. Po to, żeby osiągać właśnie tak jak najlepsi uczniowie, świetne wyniki w krótkim czasie, i móc potem używać tych słów z pewnością siebie w komunikacji, w rozmowach, w piśmie i wszędzie tam, gdzie tego potrzebujesz.